gdy chcemy uporządkować wielomian, no to ustawiamy wyrazy, które ten wielomian tworzą, od najwyższej do najniższej potęgi zmiennej. Czyli tutaj, jeżeli mamy samego x, czy też samą literkę a, b, nie ma to znaczenia, to oznacza, że mamy potęgę pierwszą. Zatem spróbujmy to sobie uporządkować, czyli szukamy potęgi najwyższej. Patrzymy po wykładnikach, no najwyższą potęgą będzie potęga piąta, czyli od niej zaczniemy, czyli mamy x do potęgi piątej, czyli to już zapisaliśmy. No to sprawdźmy, czy nie ma potęgi czwartej. Mamy tutaj, uwaga, znak stoi przed wyrazem, czyli ten minus tyczy się x do czwartej potęgi, czyli mamy minus czy odjąć x do czwartej, następnie trzecią potęgę mamy, czyli dodać x do potęgi trzeciej, drugą, czyli minus x kwadrat, no i ten x jest dodatni, czyli dodać x, odjąć 1. I jest to w tym momencie już uporządkowany wielomian. Jeżeli chodzi o stopień wielomiana, to oczywiście najwyższą potęgą zmiennej, najwyższą potęgą x jest piątka, czyli to będzie wielomian stopnia piątego. Spójrzmy dalej. Tutaj także uporządkujmy najpierw, czyli najwyższą potęgą będzie potęga szósta. Czyli mamy 2x do potęgi szóstej, później potęga piąta, czyli minus 3 drugie x do piątej, czwarta, czyli dodać 2 trzecie x do czwartej, trzecia, czyli odjąć x do trzeciej, no i odjąć x. Mamy uporządkowany, najwyższa potęga to potęga szósta, czyli jest to wielomian stopnia szóstego. Może o tak zapiszmy. Dobra, w podpunkcie C patrzymy, najwyższą potęgą będzie potęga ósma, czyli mamy na początek 2x do ósmej, teraz siódma, czyli plus x do siódmej. Szóstej potęgi nie ma. Piątej także nie ma, następnie mamy 3x do potęgi czwartej, trzeciej nie ma, jest druga, czyli mamy odjąć x kwadrat, no i później plus x, plus 6x, odjąć 2. Jeżeli chodzi o stopień, no to będzie wielomian stopnia ósmego. Dobra, no i punkt ostatni, czyli tutaj także najwyższą potęgą już widać będzie potęga dziesiąta. Czyli mamy 2x do dziesiątej, następnie, no tu mamy pierwszą, szóstą, drugą, czyli szósta potęga, czyli odjąć x do szóstej, następnie dodać 3x kwadrat, odjąć jedna, druga x, no i dodać 5. Jaki to będzie wielomian? To będzie wielomian stopnia dziesiątego.